Księgi proroka Izajasza Wydał Pan wyrok na Jakuba i spadł on na Izraela. Pozna go cały naród. Efraimczycy i mieszkańcy Samarii, w dumie i w hardości swego serca mówiący Cegły się rozsypały, odbudujemy z kamienia, sykomory wycięte, cedrami je zastąpimy. Lecz pan wzbudził przeciw niemu wrogów i nieprzyjaciół jego uzbroił aramejczyków od wschodu i filistynów z zachodu, pożerających Izraela całą paszczą. Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew jego i ręka jego, nadal wyciągnięta. Ale naród nie nawrócił się do swego karciciela ani nie szukał pana zastępów. Wówczas pan odciął Izraelowi głowę i ogon, w jednym dniu Palme i Sitowie, starszy i dostojnik to głowa, a ogon to prorok i nauczyciel kłamstwa. Zwodzicielami się stali przywódcy tego narodu, a ci, którym przewodzą, zgubili się. Dlatego Pan nie oszczędzi jego młodzieńców, ani się nie zlituje nad jego sierotami i wdowami. Bo cały ten naród jest bezbożny i zły, każde usta mówią głupstwa. Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew jego i ręka jego, nadal wyciągnięta. Zaiste, niegodziwość rozgorzała, jak pożar, który trawi głogi i ciernie. Wybucha w gąszczu leśnym, aż wzbijają się słupy dymu. Od gniewu pańskiego zapalił się kraj i stał się naród pastwą ognia. Nikt nie ma litości nad bratem swoim. Każdy pożera ciało bliźniego. Odgryza na prawo, a przecież łaknie, zjada na lewo, lecz się nie nasyca. Manasses szarpie Efraima, a Efraim Manassesa. Obaj razem godzą na Judę. Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew jego i ręka jego, nadal wyciągnięta. Biada prawodawcom ustaw bezbożnych i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące. Aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości i wyzuć sprawa biednych mego ludu, by wdowy uczynić swoim łupem i by móc ograbiać sieroty. Lecz co zrobicie w dzień kary? Kiedy zagłada, nadejdzie z dala? Do kogo się uciekniecie po pomoc i gdzie zostawicie wasze bogactwa? Nic tylko skulić się wam pomiędzy jeńcami albo paść wśród pomordowanych. Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew jego i ręka jego nadal wyciągnięta.